Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj drugi temat, jeszcze dalej z Shipholu. Temat wdzięczności za technologię. Chyba tym jeszcze nie mówiłem, tak mi się wydaje, ale pamiętam kiedyś mój znajomy kierowca Badiadzi z Dar es Salaam, Musa. Rozmawialiśmy sobie trochę o białych, o naszym świecie, o świecie Afryki. On mówi: jestem bardzo wdzięczny białym ludziom za różne dobre rzeczy, takie jak silnik mojego Badiadzi, a nawet za to, że istnieją lotniska i samoloty. Mówi, kiedy patrzę na te samoloty, no bo nie lata, ale kiedy patrzę na te samoloty, to uświadamiam sobie, bo to trochę, wiecie, teraz trochę tak już mówię swoim językiem, no to trochę prościej powiedział, ale generalnie idea była taka, że to jest nieprawdopodobne, że coś takiego się dzieje. I myślę sobie, że my, każdy z nas, no chyba, że ktoś jest jakimś super zaawansowanym fizykiem, no to chyba powinniśmy powiedzieć to samo. Znaczy, powinniśmy powiedzieć, że to jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne, że mogę używać tak wielu rzeczy, tak bardzo zaawansowanych, które są w jakimś sensie na wyciągnięcie ręki, które zmieniają moją rzeczywistość. O, samoloty. Komórka, którą mam w ręce, buty, które mam, w życiu bym ich nie zrobił, są super, super dobrej jakości. Kurtka, którą mam na sobie, która jest tak naprawdę też z bardzo dobrej jakości, leciutka, ciepła, mogę ją sobie schować. Wiecie co, bluza, no, którą mam, okulary, które mam na nosie. Znowu, no, nie byłbym w stanie stworzyć żadnej z tych rzeczy. I teraz do czego dążę? Dążę do tego, że za każdą z tych rzeczy są miliony godzin pracy, miliony godzin badań, miliony godzin wysiłku ludzi, którzy przed nami te technologie opracowywali, które jakby skumulowały się właśnie w tych rzeczach, które nas otaczają, w tych rzeczach, z których korzystamy, w tych rzeczach, które tak naprawdę zmieniają naszą rzeczywistość w taki bardzo praktyczny sposób na dobre każdego dnia. I myślę sobie, że właśnie kiedy się czasami zatrzymujemy, tak jak ja się zatrzymałem wtedy, to się zastanawiałem, co ja mam odpowiedzieć. I wtedy mu odpowiedziałem, wiesz co, ale nie myślę, że to jest jakaś taka, nie wiem, jakaś cecha nasza, że tak po prostu, nie wiem, mamy. To jest po prostu, to jest kolosalna liczba godzin pracy, która za tym stoi. Miliony godzin pracy, wielu pokoleń. Oczywiście to nie oznacza, że mamy nie być wdzięczni. Właśnie mamy być wdzięczni. Mamy być wdzięczni i mamy się cieszyć, że te rzeczy mogą się kumulować, że te rzeczy mogą sprawiać, że nasza rzeczywistość jest inna. Więc moje wezwanie dla Ciebie dzisiaj. Popatrz, co masz na nosie. Popatrz na swoją komórkę, na swoje buty, na swoje miejsce pracy, na swój dom, gdziekolwiek siedzisz. Popatrz na może autobus, którym jedziesz. Po prostu bądź wdzięczny Bogu, bo to, że to coś Ci służy. To są miliony godzin pracy ludzi przed Tobą, przede mną, dzięki którym korzystamy. Tak wiele. I tak bardzo ta nasza rzeczywistość, ta nasza codzienność się zmienia. Oczywiście z tym się wiążą różne ryzyka. O tym można gdzieś też rozmawiać. Szeroki temat. Sztucznej inteligencji, tak jak dynamit, który został stworzony po to, żeby pomagać górnikom, okazał się doskonałą bronią. To jest inny wymiar, ale ten wymiar nie zaprzecza temu, że po prostu jesteśmy ubogosławieni ponad miarę. Naprawdę bądźmy wdzięczni za to miejsce w historii, w jakim jesteśmy, bo ludzie byli w znacznie bardziej cierpiącym miejscu przed nami i nie korzystali tak wiele jak my. Bądźmy wdzięczni. Panie, dziękujemy Ci za to, że właśnie możemy z tak wielu rzeczy korzystać, że to nasze życie jest inne. I ta historia, pomimo wszystkich złych scenariuszy, jednak w tak wielu miejscach sprawia, że żyje nam się lepiej. I proszę Cię, Panie, żebyśmy po prostu byli Tobie za to wdzięczni. Z Bogiem, do zobaczenia.